Tiditi. Witam wszystkich z tej strony Roba. Ja jadę w piątek 24 września 2021. Jadę z roboty. Jest godzina 22:10. Jadę w tej chwili z Międzyrzecza na Ludzice. O, niewiele widzicie. Tylko moje mrugające światło i kąszczek latarni. Musicie mi uwierzyć. Zaczynam podjazd pod taką dość fest górka. Tak, no to wyjechałem pod takim pa Rudzicko, czy już jest Rudzica. Nie wiem, czy to tam widać, na tym przystanku nie widać. Oświetlenie LED-owe, tutaj jest nowe rondo. Fajnie się jedzie. Nie ma oczywiście żadnego wiatru. A miał być jakiś wiatr. Jakiś orkan Tymoteusz. Ale nic z tego. Na szczęście nie przyszedł. Także dzięki Panu Bogu nic się nie dzieje. Tak, ja jadę z roboty. Trochę mnie nogi bolą. Bo sam 8 godzin zapieprzaniu przy maszynie i to niestety wręcz wnerwianiu się, bo maszyna nie chciała zbyt dobrze iść. Tam dalej jest widok, te czerwone światła, co widać, ale nie za bardzo. To jest prawdopodobnie Kumin, ten co mrugo, Kumin na granicy Łąki i Pszczyny. Dobra, nie godzimy, jedziemy dalej. Jest plan, żeby zajechać do Wendelina o tej porze. Czy to się uda? Zobaczymy, jeżdżę bardzo blisko. Jakieś 1,5 kilometra. Chyba tam duchów nie będzie. Oczywiście nie wierzę w takie bajki. Tak, kaplica jest otwarta. Świeci się tu jakieś światło nawet. Płyta. No jak papieża. Znaczy się, że trzeba będzie tutaj jako ofiarę dać. Jest papież Jan Paweł II. Także Roba do ofiar. Żadnej skarbonki. Nie będę tego brał. Ja tu jestem dość często. Płyta. To jest jako dodatek do gazety. Aha. Dobre. Bracie papieża. O Edmundzie Wojtyle. To tu wleciało. Ja coś ich tu wleciało. O kurczę, raczej nie chciałbym mieć do czynienia. Uciekaj stąd. Co jest otwarto? Tu nie ma szyby, także on wyleci przez to. Ja, mój rower oświetlony. I tu jest też światło. No nigdy tu nie było, 11 w nocy. Ale to tu jest wszystko na panel LED-owy. Fajnie zrobione. Naprawdę. Klimatyczne miejsce takie. W zimie można se przyjść. Jak już będzie troszkę tak ciemnawo, albo w nocy tak jak jest i reper. Proszę, reper jest.
pięknie ta kablica tutaj wygląda. Tutaj jest studnia, można sobie nabrać wody. Tam się ta woda leje, nie widzicie tego. Ten bąk wyleciał. Szerszy. Co to było? Ale tu się woda leje. Tutaj jest tablica, możecie sobie poczytać o świętym Wendelinie i o tej kaplicy. Zawsze 25 kwietnia jest odpust tutaj. I tutaj też jest taki oto taki strumień. Także fajna rzecz. Ale powiem wam, że ten las tutaj się nazywa Farski Las. I przyjechać tu w nocy, to bez tego światła to byłby jeszcze większy klimat. Nie myślałem, że w środku będzie się świecić, ale to dobrze. No tak, tak ogólnie rzecz biorąc, to ten las nie robi zbyt dobrego wrażenia. Ale ta kaplica tu jest, święty Wendelin czuwa. 2021 rok, ona jest odmalowana. Także bardzo, bardzo ładnie. Cieszy mnie to. No i co? No i jadę se w Landeku. Światło mi słabo widać. Musicie wierzyć, że się świeci. Pusto jest. Auta co jakiś czas jadą. Ale ludzie generalnie rzecz biorąc już w chałupach. Kładą się do spania, a tu jakiś idiota na kolei jeździ, nie? No ale jada z drugiej zmiany, a też nie chciałem do domu jechać za szybko, bo po prostu nie mam na to ochoty, a trzeba się ruszać, chociaż mówienie o tym w kontekście rajzy o 11 w nocy jest średnio stukniętym pomysłem. Tak, generalnie rzecz biorąc jest 11:30 w nocy. Roba jest w lesie. Tamten znaczek to jest Wiślana Trasa Rowerowa. Słychać taki odgłos jakiegoś takiego ryku. Ale to oczywiście zwierzyna. Dobra. O kurczę, niski poziom baterii, 15%, więc muszę zwijać się do chałupy. Ale jest fajnie. Tam coś słychać, coś łazi, jakoś zwierzyna. Słychać taki łomanie się gałęzi. Okej. Jademy dalej. Tak, to jest... To jest auto, które tutaj przejeżdżało przed chwilą. Także roba się nie boi. Auto tańsz jedzie. No generalnie rzecz biorąc jest to dosyć sporo odwaga jeździć kurczę po lesie o 12 w nocy, a tu jakiś auta i piorun wie kauno jedzie, nie? Uno jedzie tam dalej i skręciło, dobra. Dobra, jest 12, nic się nie dzieje oprócz tego auta, jadymy, nie widać tych kroków, a szkoda. Tak, wyjechałem do cywilizacji, czyli już na swoja ulica, a więc żegnam was, nic się nie działo, byłem tutaj w tym lesie, nie widać go. Cóż, musicie mi uwierzyć na słowo. Byłem w tym lesie. Auto przejechało i nic więcej. Także
obalone mi to jakiś tam straszydłach. A był jak są, całkowicie jo i mój rower i nic więcej. Także nie dajmy się zwariować i do zobaczenia w następnym filmie.